Przez nowochódzkie osiedla płynie istna rzeka Betonu. Ta rzeka to pas startowy dawnego lotniska w Czyżynach. To lotnisko powstało jeszcze zanim pojawiły się samoloty. Pierwotnie na tym lotnisku stąd startowały balony. Od 1912 roku także przyjmowało ono samoloty. Pierwsza wojna światowa się kończy i 31 października 2018 roku Polacy zajmują to lotnisko, przejmują to lotnisko z rąk austriackich i tutaj powstaje polskie lotnisko wojskowe i polskie lotnictwo wojskowe. Kraków jest kolebką polskiego lotnictwa wojskowego. To lotnisko się następnie już będące w rękach polskich rozbudowuje, powstają nowe obiekty, powiększa się teren o wykupione tereny wsi Czyżyny. I stąd jest ta tajemnicza podwójna nazwa Rakowice Czyżyny. Pierwotnie służyło celom wojskowym, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym lądowały tutaj samoloty pasażerskie. Przylatywały tutaj przede wszystkim samoloty Li-2. Była to taka radziecka odmiana produkowanego w Związku Radzieckim na licencji amerykańskiej samolotu DC-3, bardzo udanego samolotu pasażerskiego, długie lata używanego w wielu krajach świata. Przylatywały również tutaj Iły-14. Takie też dwusilnikowe samoloty pasażerskie, bardziej komfortowe niż te rosyjskie Litki. W 1949 roku Sztab Generalny Wojska Polskiego wyraził sprzeciw wobec budowy huty tutaj w rejonie Krakowa ze względów czysto strategicznych. No ale decyzje polityczne były ważniejsze niż decyzje wojskowych i huta powstała. I teraz wiadomo jest, że lotnictwo tutaj stacjonujące będzie zagrażało bezpieczeństwu na osiedlach. Szybko się okazało, że tym osiedlom lotnisko przeszkadza. Było kilka wypadków, które na szczęście się tragicznie nie zakończyły, ale to był sygnał, że to lotnisko niestety musi przestać tu istnieć. Definitywnie to lotnisko zamknięto tak między 63 a 66 rokiem. Najstarsza część lotniska została zajęta przez Muzeum Lotnictwa i Astronautyki, a na pozostałej części zaczęto wznosić osiedla. Te osiedla mają nazwy nawiązujące do tradycji tego miejsca. Mamy osiedle Dywizjonu 303, osiedle II Pułku Lotniczego, który stacjonował właśnie na tym lotnisku w Czyżynach. W czwartej klasie szkoły podstawowej wpadłem sobie na taki dziwny pomysł, żeby wziąć udział w naborze do szkoły sportowej numer 91. Dlaczego wziąłem udział w tym naborze? Bo zawsze na osiedlu ścigaliśmy się z kolegą z klasy, z podstawówki i ja z tym kolegą zawsze przegrywałem. Nie mogłem sobie w głowie przemówić, jakim cudem ja przegrywam z kolesiem, który jest o głowę niższy ode mnie i teoretycznie powinienem być od niego zdecydowanie szybszy. Okazało się, że on był szybszy, ja chciałem być szybszy od niego. Poszedłem do szkoły sportowej. Tak się zaczęła moja przygoda ze sportem i ze szkołą numer 91. Marcin Urbaś. Sportowe odkrycie 99 roku. Jesteś lekkoatletą. Jesteś sprinterem. Gratuluję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Przełamałeś wspaniałą granicę, pobiegłeś poniżej 20 sekund. Oto właśnie przypomnienie tej sytuacji. Nowy rekord Polski, jeden z niewielu rezultatów poniżej 20 sekund. Trzeci tylko w Europie, 19,98 i piąte miejsce w finale. Nadzieja na Sydney, Marcin Urbaś. Ten wynik był moim największym osiągnięciem. Miałem w swojej karierze zdobycze medalowe. Byłem mistrzem Europy na hali w Wiedniu w 2002 roku. Byłem brązowym medalistą Mistrzostw Europy w 2005 roku w Madrycie. W 2001 roku wygrałem Mistrzostwa Świata Studentów, czyli Uniwersjadę w Pekinie. I tak naprawdę tych medali się trochę nagromadziło. 42 medale Mistrzostw Polski w sumie. Ludzie nie pamiętają medali. Ludzie pamiętają rezultaty i coś, co w skali światowej jest ewenementem. I wydaje mi się, że te 1998 jest właśnie takim ewenementem w skali światowej. Jako sportowiec mogłem osiągnąć więcej. Mogłem osiągnąć więcej, bo przydarzały mi się kontuzje. Kontuzje, jak wiadomo, nie da się zaplanować. W związku z czym zapewne jakby tych kontuzji było mniej, wyniki byłyby lepsze, albo przynajmniej bardziej regularne. Natomiast jeżeli chodzi o jednorazowe, jakieś tam topowe osiągnięcie, no to myślę, że
w sprincie światowym Polak nie mógłby sobie wymarzyć lepszego wyniku. Znajdujemy się w Nowochódzkim Centrum Kultury na dorocznej wystawie Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Krakowskiego. Prezentujemy zdjęcia przyrodnicze, właściwie poświęcone wyłącznie dzikiej przyrodzie. Ptaki, krajobrazy, makro, rośliny. Fotografia odchodzi od ścisłej dokumentacji, raczej przechodząc w stronę piękna przyrody i takiego bardziej malarskiego przedstawienia obiektów przyrodniczych. Nasze zdjęcia, pomimo zastosowania fotografii cyfrowej, staramy się, aby były w dalszym ciągu czymś, co można nazwać fotografią, a nie grafiką komputerową, czyli ograniczamy do minimum ingerencję w materię zdjęcia, natomiast kadrowanie, naświetlanie, wszystko odbywa się w terenie. Zazwyczaj fotografujemy w świetle zastanym, w zasadzie bez stosowania lamp błyskowych. Moje zdjęcia dostały się na wystawę poprzez zakwalifikowanie do konkursu na fotografa przyrody, gdzie dostały się najlepsze prace. Głównie fotografuję ptaki, ponieważ są, można powiedzieć, trudnym tematem, nie można ich przewidzieć. Trzeba poznać środowisko, ich zachowania. Zajmuje to bardzo dużo czasu niekiedy. W przypadku na przykład zimorodka, którego fotografowałem, obserwowałem teren jego występowania oraz kilka osobników tam występujących. Zajęło mi to około 3 lat w sumie. Dzięki temu mogłem wychwycić najciekawsze momenty z ich życia. Mamy też członków, którzy żyją za granicą, więc prezentujemy zarówno krajobrazy amerykańskie, jak i dużo zdjęć w tym roku jest z północy Europy. Polska jest bardzo pięknym krajem i naprawdę jest rajem dla fotografów przyrody, ale nie ma jednego, nie ma tego przepięknego północnego światła, które jest dostępne jedynie na północnych krańcach kontynentu, kiedy dzień zlewa się z nocą i słońce jest niskie i ma miękkie, ciepłe barwy. Jest ogromna, pusta przestrzeń. Tam jest naprawdę dziko i bardzo pięknie.